Kurde, powiem wam, że się zalogowałem. I mean, wbiłem do gierki jeszcze raz. Już mnie przywitali tej koledzy. Jakby... Nie wiem, jak bardzo nas cofnęło. Jeżeli chodzi o save'a. Ała. No. Dziapaj go mocniej, no. No. No, i witam was w kolejnym odcineczku z Residenta. Na poprzednich premierach mnie nie było, ale na tej premierze jestem. Chyba. Nie no, jestem raczej. Możecie spytać na czacie, może się odejść na spytki. I tego. I jakby kontynuujemy sobie gierkę, tylko mówię, nie wiem, gdzie my skończyliśmy. I my byliśmy w takim miejscu, że te drzwi powinny być otwarte. Ale są zamknięte, czyli musimy przejść ten budynek jeszcze raz. I my skończyliśmy właśnie w tym budynku na dole tutaj. Przeszliśmy jakby wszystko dookoła. No. I tutaj tędy wyszliśmy. Więc sobie przejdziemy to jeszcze raz. To było troszkę walki ogólnie. Gunpowder. Amunicja, amunicję sobie weźmiemy. Te drzwi, tych drzwi chyba nie da się otworzyć. Tak, to jest inny klucz do tego. To czytaliśmy. Tego drugi raz nie będziemy czytać. Jakby kogo nie było, kto nie wie, no to jakby po prostu wróci do... wrócić sobie do kolejnego odcinka. Jezu, gościu! Ja wiedziałem, że on gdzieś tu jest, ale... mi tak wyszedł niefajnie. Dobra, to jest zamknięte, to jest lockpick potrzebny. Czy tam coś jest? Nie wiem, za chwilkę sprawdzimy, bo już nie pamiętam. O, jest kolega tutaj. Tracę bardzo dużo amunicji, wiem. Kielniki robię. Dobra, wait. O, tu jest coś, okej, okay. Nie wiem, czy my to podnosiliśmy ostatnio, chyba podnosiliśmy, co? Czy nie? Nie pamiętam. Dobra, to wszystko. Możemy wracać? Jezu, nie ma mi się! Fuck! Ziewnęło mi się. No, tak jest, jak się wstaje. Kurde... No, tak. Tu jest waza, dziękuję bardzo. Bierzemy sobie hajsik. Tutaj była książka, którą czytaliśmy. Tu coś było? Nie. Okej, okay. I to było wszystko. Chyba, że tutaj coś jeszcze było i... O, scrap. Widzicie? O, gunpowder. Warto było wrócić, zobaczyć. Dobra, egzamin. Pewnie będzie jakaś... jakaś ciekawostka, jak się to dobrze zagra. Nie wiem. I don't know. Ale zagrałem bardzo piękną pioseneczkę, więc nie ma za co. Gdzie mam pójść teraz? O, witaj kolego. Chciałbyś umrzeć może? Sługi takie... tak? Za darmo daję. No nie, no serio. No nie, no zostaw mnie, babo. Fuck off. Jezu, i gdzie ja mam pójść niby? Tutaj byłem już. Ona idzie za mną, nie, bo to jest... Jakie to jest
kurde bliskie. Ci się szybko dogania mnie. Łatwo. Boże, tutaj byłem. To się cofamy. Chyba. Siema. Jezu, tak, tu się cofamy. Nie przyjąłeś to, proszę. Jezu, ona tu idzie, no i co ja mam zrobić? Gdzie mam pójść, jak ona mnie cały czas goni? No tu jest piwnica, nie wiem czy ja chcę iść do piwnicy. Nie wiem czy ona tu w ogóle przyjdzie. Miejsce. Wait. Tutaj muszę iść. Merchant room. Ok, czyli muszę wyjść tu. Main hall. I pójść prosto. Dobra. Dobra, opcje. Nie opcje. Nie, nie chcę opcji. Itemki. Sobie amunicji zrobić troszkę. Mam nadzieję, że ona tu nie wlazła i zaraz za rogiem jakoś nie spotkam. Oby. Gdzie jesteś przerośnięta, babko? Cholera wie. Się okaże, że stoi gdzieś przy drzwiach. Let's go. Idziemy. Speedrun. Kurde, nie! Ła, no zostaw, no weź, bo mnie zaraz baba dogoni, no! Weź ten miecz, kurde! No nie. To jest oszukane. Dobra, muszę przejść tutaj. Tak? Ale tego się nie da otworzyć. Mapa. Nie, to nie tu, to muszę pójść tam. I pójść stąd. Dobra. Po co ja tu wychodziłem? To jest kurde. Baba, mieganie cały czas. Idziemy tak. Tak. No strzeliłem ci w głowę, gościu. Jaki ty masz problem? Dobra, idziemy tutaj i to jest. I to jest main hall. No ale idź. No. Jest main hall. I tu musimy pójść teraz prosto tam. Z tego co widzę na mapie. Tylko gdzie ja mam to dać teraz? O, tutaj. Okej. Okay. Jest 1 na 4. Tutaj coś też mamy. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? I've expanded my services. Please, come take a look. Okay. Co masz dla mnie, przyjacielu? No, amunicji u ciebie się nie opłaca kupować. Rate of fire mogę nie wydać. Reload speed, ammo capacity. Capacity. One moment, please. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Sobie sprzedamy to, co nie potrzebujemy. Jezu, ale hajso będzie. Ale będzie hajso. Bez hitu. Jak ja się bogaty robię. Tego. To tak. F. Dissatisfied? 23 tysiące, dobra.
Zwiększymy sobie power w shotgunie, mimo że go rzadko używam. Rate of fire w pistolecie. Kupimy sobie troszkę ammo może. 8000. I może troszkę tak. A to tylko jeden pocisk 1000 kosztuje, to się nie opłaca troszkę. Dobra, jeden może. Dobra, na razie stykę. Jak to wygląda z shotgunem? 3-9, dobra. 5-7. Okej. Egzamin. Nie mogę. Co tu mogę użyć? A, to mogę użyć, dobra. Co to robi? A, fajna zabawka ogólnie. Ktoś tu tupta. Okej. Okay. Nie wiem, czy to tak miało być. Nie wiem, czy do tej dziury miałem trafić, czy nie, ale... Jaki speedrun tego. Ej, w Marblesy gramy. Bez kitu. Kuleczki. O. No nie, to chyba tu ma nie wpadać, dobra. Dobra, i no to gdzie to... gdzie to ma w takim razie polecieć? What's the point? A, tutaj, dobra. Got it. Crimson Skull. Alright. Alright. Za ile ja się tam sprzedam? 8000, kurde. No to selamy w takim razie. Yep, kupimy biznes. You've brought in something special. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Okay. Mapa. Pójdziemy sobie w miejsce, gdzie mam pokazane na czerwono, czyli te, które teoretycznie nie zlutowałem. Tylko sobie save'a to zrobimy. Tak, jest. Dobra. To tu cały czas chodzi, to mi się nie podoba. Okej, okay, idziemy tutaj. Czemu to jest niezlutowane niby? W sensie, no bo mam na czerwono tu. I zaraz zobaczymy, gdzie coś zostało. Wait, tego nie otworzę. No fuck off! Powiedz, że jestem tu bezpieczny. Proszę, powiedz, że jestem bezpieczny. Jestem. No to dobrze, no. Problem jest taki, że nie wiem, gdzie mam pójść. Jakby gdybym wiedział, gdzie mam biec, to jeszcze pół biedy, ale... Ech. Jesteście tu? Siema. Nic nie słyszałaś. Dobra. Gunpowder. To jeszcze jakieś miejsce. Ten pokój jest niezlutowany, więc go jeszcze lukniemy sobie. Picklock. Aha, to dlatego, że to jest picklock. No, zostaw mnie, babo! No, zostaw mnie, ona jest creepy! Ła, no i drzwi mi się nie chciały otworzyć.
przerośnięte bydle mnie goni, no. Dobra, jak mam powiedz? Prosto i mam jeszcze to jest... Tutaj, tutaj i tam po sobie pójdziemy, dobra. No biegnij, proszę. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Niby. Coś jest, czego nie podniosłem. A nie wiem, czego nie podniosłem tutaj. To winda działa? Nie. No okej. No to tutaj do main hall, dining room. Możemy podejść na country yard, nie chcę iść na razie. Tam jest pomieszczenie jedno, którego jakby nie zrobiliśmy. Drugie piętro to jak wyjdziemy z main hallu tutaj, to mamy w sumie głównie to. To jest chyba zamknięte, chociaż tam były jakieś drzwi na ten klucz, więc można byłoby zobaczyć. Dobra, na razie zrobiłem pierwsze piętro. Tutaj nic nie ma, idziemy do dining room. Może tam coś znajdziemy. Dobra, spadaj, weź, idź. Idźcie tam. Jezu, i takie lutowanie właśnie z kobietami. No jak zakupy normalnie, idziesz i mija 10 lat. Ech. Przyjdę tu. Kitchen. Gdzie dojdę tymi schodami? A no tak, to była ta, to była piwnica chyba ogólnie. Tasting room. Troszkę tego zostało. Idziecie tu? Nie wiem. Chyba mnie olały? Siema? A ci cokolwiek robię, czy nie? O, siema. Zmisowałem, chamie. Chamie, ty najgorszy. Ty wytrzymały tylko dosłownie. Bez kitu. Okej. Dobra, to jest tasting room. Tu mam niby jakby niezlutowane coś, więc chcę zobaczyć, coś mam czerwono na mapie, więc... O. Gunpowder, okej. Chwila, a po prostu może zobaczymy na mapie za wykrzyknikiem. Wait, mam tu jakieś? No nie, nie mam nigdzie właśnie. Yeah, pierdziele. Dobra, wyjdziemy do main halla, main hall, i wyjdziemy ze schodami na górę. Tam były chyba jakieś pokoje, albo może być pokój na ten klucz, co mamy. Musimy sprawdzić po prostu wszystkie jakby te, wszystkie jakby pomieszczenia, które można otworzyć za pomocą tego klucza. Spadaj, proszę cię. Proszę cię, fuck off. Fuck off. No to nie ma nic zabawnego w tym. Ogar dupę. O, gardupę powiedziałem, no znowu. Spadaj. Okej. Okay. O, fuck. Jestem bezpieczny? Hehe, jestem, nie wyjdziecie tu, chamy. Dobra.
Ale to nie zmienia tego, że ja muszę stąd wyjść. Stay put. A nie wejdziesz tu. I co? Za duża jesteś. Coś się stało. No co się stało takiego, powiedz mi. Opowiadaj. Naprawdę nie mam pojęcia, jak mam to zrobić. W sensie... Inaczej, nie wiem, gdzie mam iść. Bo tutaj nie mogę. Dobra, wiem, jak muszę pójść. Fila. Jak się szło do piwnicy. Spadaj. Było tak. Nie wiem, czy to można było otworzyć. Nie? Tego nie? No zostaw mnie, ty piaro. Nie mam medów. Dobra. Inventory i... To jest mój ostatni med. Więc tak. I teraz mapa. To mam niby nie zrobione, więc jakby... No to bym chciał jeszcze sobie sprawdzić do końca. Czego to nie podniosłem. Żeby to sobie na niebiesko odhaczyć. O! Scrap. To co? W tej części tak. Okej, okay, tasting room. I tam były drzwi, które da się otworzyć chyba tym kluczem, tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz zobaczymy. Dalej troszkę. I jeżeli się będzie dało, to mamy jakiś progres. Jeżeli nie, no to kurde, przypał troszkę. Sorry za psiaka, jeżeli słuchasz. Tych drzwi dalej się nie da otworzyć, teraz rozumiem tak. Czy idziemy tutaj? Czy tutaj coś zostało do zlutowania? Nope. Czemu mi pokazuje cały czas, że w tasting room, że tam czegoś nie podniosłem? Nie wiem, tu coś jest do podniesienia po drodze i nie zauważyłem. O co tu chodzi? Wait. Ja to znajdę, spokojnie. Chyba. Dobra, może nie. Nie wiem, gdzie to jest. Bez kitu. Dobra, wywalone. Idziemy dalej. To jest... To coś z tym światłem, jest przejście dalej. Gdzie była ta część... A tu są jakieś drzwi, dobra. Czyli musimy przejść przez te lochy znowu. Dobra. Znajdziemy sobie drogę. Tutaj to było tak jakoś i było tak. To mam zlutowane raczej, tak. To jest zlutowane. Ta druga część. Tej drugiej części mi pokazuje, że nie jest zlutowana. Albo że coś tu jeszcze jest. Tylko że szukanie tego pociemku może być troszkę. Tak. O, a co to? Nie da się tam wejść. Kurde, szkoda. Taka fajna norka. Dobra. Może tutaj coś. Też nic. Tu nic, nic. Nie wiem, jestem ślepy chyba. Okej, okay, i tu są drzwi. I moby. Okej. Okay. Czy to mogę otworzyć? Nie, nie mogę. Okej. Okay. No to bardzo ciekawie w takim razie.
Dobra. Kurde, no zabłądziłem. Nie wiem jak mam iść. Bez kitu. No aż mi się ziewam. Nie wiem jak mam pójść. To nic nie ma. Jakieś drzwi, coś? To jest dining room. Kitchen, czyli wróciłem do tego miejsca. Kurde! Czemu to jest takie głupie? Tutaj coś jest jakaś drabina. Nie wiem co to jest. To myślę... dobra. To muszę znowu na zewnątrz wyjść. Kitchen, dining room. Idziemy sobie na zewnątrz. I to są... Kurde. A, tutaj i na końcu tam, dobra. Tutaj coś muszę znaleźć chyba. Lub coś zrobić. Tutaj jest jakieś, widzicie, takie... A, dobra. Już wiem, co to jest. To jest... A, come on. To jest to przejście takie. W sensie, to jest... To jest to miejsce... Jak się wystraszyłem. To jest to miejsce, gdzie typiarka nas wbiła w ziemię ogólnie. Lady Lipstick? Alright. Jaka duża wanna! O Boże. Nie no, ona tu chodzi. Słyszę ją jak tupta. Tutaj tu byliśmy. Tu musimy pójść. Tu nie ma wyjścia, no. Tak to tak zrobione jest. To jest zejście. My tędy biegliśmy. Kurde, jak się na ten taras wchodziło? Dobra, wiem, na taras się wchodziło windą, która była na końcu tej. Ale po co... Czyli chyba. Ale kurde, jakby... Po co... Ja mam wracać na przykład drugi raz do tego samego miejsca, skoro ja tutaj byłem. No nie mam pojęcia, no. Nie no, przyznam się, że zabłądziłem. Ten film będzie z błądzenia, bez kitu. Jest tak nieintuicyjna ta droga, jakby... Macie dostęp teraz wszędzie dosłownie i ja nie mam pojęcia, gdzie ja mam iść, nie wiem, co ja mam zrobić. O, sklep. I przechodzę przez tą samą lokację 10 raz. Dobra, no to jest to pomieszczenie i to jest zakryte i jakby tu się nie da przejść. To jest safe, ale totalnie nie mam pojęcia, czy ten safe ma jakikolwiek sens. Tu jest to przejście. No i teraz tam nie wrócę i muszę zapieprzeć z powrotem tędy. No chyba was czoło boli. Dupa was swędzi.
Nie no. Tam coś chyba było. Albo nie. Nie, 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 coś było. Coś mi chyba mignęło, tak mi się wydaje, zobaczymy. Wrócę tam. Ale... Kurde. Ja nie wiem, gdzie mam iść, to jest bardzo nieintuicyjne. Mam znaczek, jakby, wiecie, że... tutaj mam ten wykrzyknik cały śmieszny. Ale no to jest jakby misja, która się robi, którą się robi przez jakiś czas i jakby ja muszę znaleźć te pieprzone posągi śmieszne, żeby to dokończyć. A wcale nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Opera Hall. Może, dobra, no możemy na operę skoczyć jeszcze. Tylko muszę zasuwać przez piwnicę z powrotem. Posz. Chodzę po tych miejscach, gdzie mi pokazuje, że mam na czerwono, bo tam mogą być jakieś, wiecie, rzeczy właśnie do questa, których nie podniosłem. Nie tutaj. Najlepsze jest to, że hop sobie przykleił rękę jakby płynem, nie? Kropelką tego. To wszystko zrobione, taras zrobiony, dobra. Czyli wychodzimy stąd. Gdzie mamy pójść? No na operę mamy pójść. Czy muszę wyjść na zewnątrz? Nie, to nie jest to. A tutaj ja chyba słyszę typiarkę, albo słyszałem. Dobra, perehol na środku, ponad druga strona, dobra. Spadaj, proszę cię, no nie no, znowu ty... Weź mnie, zostaw. Powiedz, że tu nie wejdziesz. Nie wejdziesz i fajno. Dobra. Tutaj... A nie, tego nie otworzymy. God. Perahol, no czyli pewnie mam niezlutowane gdzieś na dole czy coś. Bo tutaj wszystko sprawdziłem, tak. Możliwe, że jest na dole. I możliwe, że ja po prostu przegapiłem fragmenty do questów. W sensie te statuetki. Jest bardzo duża szansa, że coś takiego się stało i ja to gdzieś zostawiłem i nie podniosłem. Tylko co ja mam tutaj podnieść takiego? Jakby... Może ja muszę zagrać? Nie mówcie, że ja muszę zagrać na tym. Proszę. Przecież ja nie wiem, jak na tym zagrać. A, okej. Wait. Ale wariaci. Wariaci. O, no i teraz mamy dostęp do kolejnych pokoi. Teraz to jest zagadka rozwiązana. Kurde. Dobrze jest. Już każdy nam to tyle czasu zajęło. Dobra. No chyba cię coś boli.
Idź mi stąd. Sama się, kurde, spotkałaś. Ja w szoku, że ty żyjesz, jak się w lustrze zobaczyłaś. Weź, idź, wyjdź. O, idzie. No to ja cię robię teraz, patrz, 1000 IQ widać, taki kurde może orzeszek w głowie max. A ja tutaj proszę bardzo, wbijam. Wbijam, pyk, otwieram sobie drzwi. Otwieram sobie drzwi. Wchodzę, pyk. No weź mnie, spadaj! No nie, córki. Córki jej przyszły. Nie, no weźcie, spadajcie stąd. A, no i co, boli, boli? Boli? No i co, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. No a ty czemu to robisz? Ona musi podejść blisko do mnie tutaj. Widzicie? Mówiłem, że napalona. Chodź tu, chodź tu. Czy ja muszę do niej strzelać, czy nie? Chodź tu, chodź tu. We, ty masz lepszą katanę. Słyszę sierp. Co to mam zrobić? Tak poza otwieraniem tym. Dobra, nie, jakby ona się tam bawi, ja to będę szukał czegoś. Gdzie ty jesteś? O, a nie, to jest amunicja. A, umiera już. To teraz tak, to teraz, no, właśnie, library, gdzieś tu jest jeszcze coś, czego nie zlutowałem, ja bym chciał to znaleźć. O, dzień dobry, a co? Jop. Okej, okay, kogoś córeczka umarła. Przykro mi. O, ej, ale fajne zębatki tu są z tyłu. Bez kitu. Czy co, jeszcze cofnę się tutaj troszkę, bo to mi pokazuje, że niby nie jest zlutowane. O, proszę, właśnie. Więc to biorę, dziękuję, mam dwa już. Okej.
Okej, dobra. To jest wskazówka chyba. The five bells of this chamber, czyli 5 dzwonów, tak? Tylko jak ja mam zrobić, żeby... Dobra, idziemy na górę, to mogę zniszczyć. Nie, okej, idziemy na górę. Nie, to nic mi nie dało. Fuck. Jeden dzwon jest. Gdzie jest reszta? No, to jest pytanie, dobra. Jeden dzwon jest. Czyli muszę chyba resztę poszukać po prostu na całym tym, tak? Czy nie? Chamber to jest komnata. Czyli... Chyba chamber to jest komnata, tak mi się wydaje. Nie wiem nawet, przepraszam, ale... Wydaje mi się, że te dzwony będą tylko w tym pomieszczeniu. Jeżeli już będą. Jeden dzwon zadzwonił. Ale reszty to ja tutaj nie widzę. Nie wiem, gdzie jest reszta dzwonów. Bez kitu. Myślałem, nie. No nie wiem, halo. Chyba, że stąd jakoś będą widoczne czy coś. O, jest! Okej, dwa. Jeszcze trzy. Tylko, że nie widzę ich. Mamy dwa. Trzy. Okej. Są trzy. Mamy trzy dzwony. To chyba nie jest dzwonem, nie? To jest random. No bez kitu. Gdzie jest reszta? Pewnie tu jest jeden. Ta jest. Are you kidding me? Dobra, cztery. A piąty? Gdzie jest piąty dzwon, halo? Gdzie jest piąty dzwon? Bez kitu, no nie ma piątego dzwonu. No, come on. Okej. Pięć. Mamy 5 dzwonów. Wiedziałem, że coś z tym żyrandolem będzie. Musiało być. Alright. To jest drabina do góry. Wysoko.
Sok. Cześć, koziołek. Dobrze cię znowu widzieć. Dobra. Oj. Tu mamy kolegę, który będzie chciał nas bić za chwilę. Treasure map, kitchen, coś tam, okej. Dobra. Wiecie co, jesteśmy na strychu, ale resztę widzimy w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście, widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, ocena, komentarz. I ja zmykam. Cześć, cześć.